Rozpoczynamy kolejny tydzień w informacjach. Grzegorz Żądło, zapraszam na przegląd wydarzeń poniedziałku 11 marca. Trzeba przyznać, że zamknięcie ulicy Szlabanem również dla tramwajów to dość nieoczywiste rozwiązanie. W założeniu Szlaban ma być przeszkodą dla kierowców, żeby ci nie wjeżdżali na przebudowaną ulicę Małachowskiego w Sosnowcu. W rzeczywistości jest też przeszkodą dla tramwajów, przed którymi miał się automatycznie podnosić. Łukasz Kądziołka. W oficjalnej narracji wjazd na jedną z ulic Sosnowca odbywa się płynnie i bez przeszkód. Jednak w rzeczywistości Szlaban blokuje wjazd skutecznie, również tramwajom. Dzisiaj na ulicy Małachowskiego, która przeszła przebudowę, zaczęły działać zamontowane tu już jakiś czas temu szlabany. Tramwaje miały tu przejeżdżać płynnie. Nie wszystkim motorniczym to się jednak udało. A pan się gdzie wybierał tym tramwajem? No, przed siebie, jak widać. I co? No i widzi pan co. Szlaban. Już pierwszego dnia pojawiły się problemy. Musieli pomagać przechodnie. Nie wiemy w ogóle, jak to działa. Nie mam zielonego pojęcia. Nie ona wiem, ma jakąś kartę. Bliżej nie może podjechać. No właśnie, być może, że bliżej powinna podjechać, żeby fotokomórka złapała. No wie pan co, no nowość, każda nowość to jest, nie jest taka prosta. Miasto potwierdza, że tramwaje śląskie otrzymały karty, które mają umożliwiać automatyczne podnoszenie szlabanów. Podobno w poniedziałek rano wszystko działało. Przez dłuższy czas służby były na miejscu, obserwowały, jak ten system działa. Przede wszystkim, jeśli chodzi o tramwaje, nie było problemu, ale domyślam się, że jak zwykle przy tego typu rozwiązaniach, nowych rozwiązaniach, musi minąć trochę czasu, abyśmy wszyscy nauczyli się z niego korzystać. Drugiego takiego rozwiązania w metropolii nie ma. Szlabany na torowisku są stosowane na przykład w zajezdniach, ale nie na ulicach. Władzom Sosnowca chodziło o to, żeby nowy deptak faktycznie był deptakiem. Dzięki zamknięciu szlabanami około 200-metrowego odcinka kierowcy mają nie wjeżdżać na jedną z głównych ulic w centrum miasta. A ja tak stoję i teraz nie wiem, co mam robić. Problem w tym, że wjechać nie mogą też właściciele nieruchomości. Nie miałem żadnej informacji, że będę mógł wjechać, że numery będą spisywane. Tu jest widzę kamera, która powinna takie numery sczytywać, jak jest na całym świecie. Na szlabany narzekają również osoby prowadzące tu biznes. Bardziej tutaj właśnie przedsiębiorcy wjeżdżali i w sumie to jest dla dostawczaków, dla palet dostępne ułatwienie przyjazdu różnych dostaw. Miasto uważa, że każdy, kto powinien mieć możliwość wjazdu na ulicę Małachowskiego, na pewno ją ma. Jeśli właściciel nieruchomości ma dziedziniec i w tym dziedzińcu miejsca postojowe, to tak, to będzie mógł wjechać. Jeżeli nie, to nie wjedzie. Tramwaje miejsca postojowego na dziedzińcu nie mają. Pozostaje liczyć na to, że nie będą też miały przeszkód w pokonywaniu szlabanów. Sąd apelacyjny w Katowicach wydał dzisiaj wyrok w głośnej sprawie morderstwa, do którego doszło w Zawierciu w 2021 roku. Mariusz P., który w brutalny sposób zabił swoją byłą partnerkę, resztę życia ma spędzić w więzieniu. Magda Sincewicz. Za każdym razem, gdy muszą wracać do bolesnych wspomnień, cierpią. Dzisiaj nie kryły jednak zadowolenia, bo sąd apelacyjny w Katowicach podjął decyzję i podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji, skazując zabójcę ich siostry na dożywocie. Mężczyzna będzie mógł starać się o wcześniejsze wyjście dopiero po 25 latach. Troszkę się jeszcze bałam, że może nie wiem, ta sprawa się nie, dzisiaj nie zakończy, jeszcze będzie następna i może następna i znów będziemy to wszystko przeżywać od nowa. Ale na szczęście się skończyło i można odetchnąć z ulgą, że już człowiek nie będzie po świecie łaził. Cel nasz główny, jaki chcieliśmy osiągnąć od początku, to znaczy no, kara dożywotniego pozbawienia wolności dla głównego pana, czyli pana Mariusza, został osiągnięty, więc jesteśmy z wyroku zadowolone. To jedna z najgłośniejszych spraw ostatnich lat w województwie śląskim. 9 lipca 2021 roku 42-letnia kobieta wyjechała w towarzystwie Mariusza P. z jego domu w Jaworzniku w gminie Żarki. Po zerwaniu z nim chciała wrócić do siebie. Ostatni raz była widziana na stacji paliw w Zawierciu. Zaniepokojona rodzina zgłosiła zaginięcie. Po kilku dniach znaleziono samochód pani Moniki. Zauważył go w wodzie wędkarz. Ciało udało się znaleźć dopiero po kilku miesiącach. Było zakopane kilka metrów pod ziemią. Moim zdaniem jest to kara jak najbardziej adekwatna do zawinienia, do czynu, jaki popełnił, do sposobu, w jaki go popełnił. Tak więc w tym zakresie z mojej strony pełna satysfakcja i świadomość tego, że sprawca został ukarany. Obrońca Mariusza P. nie podziela jednak tego zdania i planuje wniesienie kasacji w Sądzie Najwyższym. Dzisiejszy wyrok w naszej ocenie jest niesłuszny, zbyt surowy, zdecydowanie
dowody, które zostały zgromadzone w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, są absolutnie niewystarczające do przyjęcia takiej kwalifikacji surowej, jaką przyjął sąd i pierwszej, i drugiej instancji już dzisiaj. Oprócz Mariusza P. prowadząca śledztwo prokuratura okręgowa w Częstochowie oskarżyła też dwóch innych mężczyzn, Pawła B. i Łukasza W. W przypadku pierwszego z nich sąd wymierzył łączną karę 4 lat pozbawienia wolności, a drugiego skazał na rok więzienia w zawieszeniu. Obaj zostali uznani za winnych, m.in. zacierania śladów i pomocnictwa. Inteligentny system transportowy w Katowicach zaczyna działać. Choć oficjalnie prace nad jego wdrożeniem zakończyły się już z końcem ubiegłego roku, to do dzisiaj tablice przy drogach nie wyświetlały żadnych informacji. Teraz już coś pokazują, a miasto zapewnia, że system nadal uczy się ruchu, który ma być coraz płynniejszy. Łukasz Kądziołka. Katowice dołączają do miast, w których jazda ma być płynniejsza. Ma się to stać za sprawą inteligentnego systemu transportowego. Na podstawie m.in. wideodetekcji, pętli indukcyjnych analizuje sytuację na skrzyżowaniach i na katowickich ulicach i dostosowuje w sposób automatyczny czas wyświetlania zielonego światła. Taki system już od ponad 10 lat mają Gliwice. Wszystko skupia się w tym miejscu, czyli Centrum Sterowania Ruchem. System działa automatycznie, ale czuwać nad nim muszą ludzie. Pracownicy obserwują ruch i ingerują już szczegółowo w sygnalizację świetną. W momencie, kiedy w danym miejscu nagle będzie duży wzrost natężenia ruchu, potrafią wydłużyć sygnał zielony na danym blocie, na danej relacji. Obecnie wszystkie skrzyżowania w Gliwicach z pełną sygnalizacją świetlną dla pieszych i kierowców mogą być sterowane w ten sposób. W Katowicach ITS objął 112 wybranych skrzyżowań. Oprócz tego, że ma być lepiej na skrzyżowaniach, to pojawiły się tablice zmiennej treści. Mogą wyświetlać informacje na przykład o zatorach drogowych, o czasie potrzebnym na dojazd do danego miejsca, jak również dzisiaj zostały uruchomione tablice informacji parkingowej, które przekazują dane kierowcy, czy w danym miejscu, w danej lokalizacji są dostępne jeszcze miejsca parkingowe wolne. Na razie część tablic działa, a inne nie. Jednak w najbliższych dniach wszystkie powinny wyświetlać już informacje. Jeszcze nie widać efektów zapowiadanego priorytetu dla komunikacji miejskiej. Jednak, jak zapewnia miasto, wszystko jest na etapie przygotowań i kalibracji. W Gliwicach nawet po kilku latach nie mają konkretnych danych, na ile ITS upłynnia ruch. Nie jesteśmy w stanie określić dokładnie, na ile system ITS pomaga. W Katowicach ma być jeszcze strona internetowa, która powinna pokazywać sytuację na drogach i zajętość parkingów. Ta jednak nadal nie została kierowcom udostępniona. Film kręcony m.in. w Katowicach i koprodukowany przez instytucję filmową Silesia Film zdobył 2 Oscary. Za najlepszy film międzynarodowy i za najlepszy dźwięk. Strefa interesów to opowieść o komendancie obozu Auschwitz-Birkenau i jego rodzinie, którzy tuż obok fabryki śmierci wiedli normalne życie. Paweł Jędrusik. Budynek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w filmie Strefa Interesów zagrał jeden z obiektów w III Rzeszy, w którym czasowo przebywał komendant obozu Auschwitz-Birkenau. Wymagało to wielu przygotowań. Musieliśmy usunąć na przykład część wyposażenia sali boazeryjnej, ale też zyskaliśmy na tym, ponieważ filmowcy troszkę podrasowali nam właśnie boazerię, czy wymienili nam włączniki na oryginalne, takie jakie tutaj były przed wojną. Na pewno było to duże utrudnienie dla urzędników, ponieważ musieliśmy ludzi, literalnie mówiąc, dobytkiem wysiedlić na kilka tygodni, żeby Rudolf Hess miał swój gabinet, czy mógł iść do lekarza. Zdjęcia do filmu powstawały przez kilka tygodni w 2021 roku. W ściągnięciu twórców na Śląsk pomogła instytucja Silesia Film. Film Strefa Interesów nie był polskim kandydatem do Oscara, a brytyjskim, ale 90% ekipy to byli Polacy. Całość dni zdjęciowych była realizowana w Polsce. Zatem absolutnie, bezwzględnie możemy mówić o tym, że to jest sukces polskiego kina, że to jest sukces województwa śląskiego. To nie pierwszy raz, gdy Śląski Urząd Wojewódzki stał się planem filmowym i nie ostatni. Wkrótce ruszą tu kolejne zdjęcia. Już w kwietniu będziemy udostępniać urząd po to, żeby w tym urzędzie powstał również serial o trochę innej tematyce znacznie takiej łagodniejszej niż film Strefa Interesów. Film Strefa Interesów opowiada historię komendanta obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau Rudolfa Hessa i jego żony Hedwigi, którzy układają swoje rodzinne życie tuż obok obozu.
Zbliżającą się 500. Rocznicę nadania praw miejskich Tarnowskie Góry chcą uczcić specjalnym muralem. Ma on powstać na jednej ze ścian nowego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP. Wybrać mural pomogą mieszkańcy w internetowym głosowaniu, które właśnie się rozpoczęło. Paweł Jędrusik. Ten mural powstał w Tarnowskich Górach 3 lata temu. W głosowaniu wybrali go mieszkańcy. Jest na pewno weselej, przyjemniej. Powinno być więcej. I będzie na 500-lecie miasta. Co pani sądzi o takim pomyśle? No, mi się wydaje, że są takie miejsca, gdzie takie coś by się przydało na pewno więcej. I będzie więcej, bo teraz mieszkańcy mają do wyboru jedną z trzech propozycji, które wpłynęły na ogłoszony przez Tarnowskie Góry konkurs. Wśród nich taką, która przedstawia historię miasta. Pomysł narodził się kilka lat temu podczas projektowania centrum przesiadkowego, które w tej chwili jesteśmy na finiszu, ponieważ wzięliśmy i oddaliśmy do użytku mieszkańcom taki teren, który był niedostępny, był w użytku polskich kolei państwowych. No i powstała taka bardzo dosyć duża ściana i podczas tworzenia pierwszego tego muralu wpadliśmy na pomysł, żeby kontynuować temat. Głosować można na stronie internetowej miasta. Co ciekawe, może się okazać, że wybrany przez mieszkańców projekt wcale nie trafi do realizacji. Później jeszcze to głosowanie, ten wynik wróci do jurorów. Jurorzy jeszcze raz będą głosować na tą trójkę, oczywiście już z uwzględnieniem głosowania internautów. Głosowanie internautów trwa do 25 marca. Nowy mural będzie prawdopodobnie największym tego typu malunkiem w województwie śląskim. Ma mieć wymiary 120 na 10 metrów. Taki był poniedziałek. Jutro czekamy na Państwa o stałych porach. Zapraszam, do zobaczenia.